Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii Wykopki. Dzisiaj kolejny raz jest z nami Rutek. Ja już Was witam przy pierwszej znajdźce. Jak widzicie, pole zostało, znaczy ta słoma już została zbelowana, tak więc się też fajniej chodzi. Ja Was witam, no niestety, przy PRL-u i to są chyba 2 grosze 49. To Wam mogę od razu powiedzieć. Straszna purkla. Tyle jest krągłość, tak więc zapowiada się fajnie. Pochodzę sobie za 2 godzinki po pracy i zobaczymy, co będzie. Do następnego. Możliwe, że wypadła kolejna krągłość. Ale co to za krągłość? Czy to będzie nasz PRL? Wagowo to mi przypomina. No i nie myliłem się, rok 67. Wartość 10 groszy. Ruszam dalej. Wypadła mi, słuchajcie, bardzo ładna krągłość. Ja już poznaję, że jest to kopiejeczka. Teraz się zastanawiam nad kształtem. Znaczy, sorry, przepraszam, nie nad kształtem. Nad treścią zawartą na tej monecie. Pozwólcie, że dmuchnę. O, nawet ładny stan. Zaraz Wam pokażę. Jedna strona, druga strona. Fuj. To jest na pewno do czyszczenia, bo jest takiej głębokiej ziemi dosyć. 5 kopiejek z tego, co widzę. Albo 5, tak, chyba 5. Roku jeszcze nie widzę. Na pewno jest 1800 coś tam. Ale spójrzcie, pierwsza, druga strona, na drugą stronę, to w ogóle jest jakaś wybita taka, jak to się mówi, na monety źle wybite, uszkodzona, no w każdym razie jakoś tak jest dziwnie wybita. No, cieszę, idę dalej. No cóż mogę powiedzieć, wpadła kolejna moneta, ja już się cieszę, bo ja już z daleka wiem, co to jest za moneta, to jest złoto Weimaru. Kłosy 10 fenoli, Republika Weimarska. Bardzo ładny stan. Złoto Weimaru 1924 chyba. 24 albo 2029, ale nisko biło na rutusie Argonne 41, dokładnie 41 biło. No, ze względu na to, że to chyba nikiel, ale stan naprawdę piękny. No i to mi się podoba. Ruszam dalej. Słońce już chyli się ku zachodowi, a mi wypadło krągłość PRL. PRL, ale jaki, nie wiem. A nie, 5 groszy. Teraz dopiero zauważyłem, 5 groszy. Komary już zaczynają ciąć. Ale jeszcze się nie poddaję, idę przed siebie. Słuchajcie moi kochani, po rżysku z wykrywaczem, no to wiadomo, tak sobie się chodzi. Nie jest rewelacja, zwłaszcza, że jest, jak jest wysokie. Ale i można przeoczyć dużo sygnałów, ze względu na to, że jak się tak szoruje po tym rżysku, to wykrywacz potrafi się sam wzbudzać. Ale tym razem mogłem nawet nie rozpoznać tego sygnału, bo był taki troszeczkę zmieszany, ale ja tu chyba widzę 2 fenole. Wiecie co? Ja na szybko przeczyszczę i zaraz się włączę. Delikatnie przeczyściłem, ale to dosłownie delikatnie, nie chciałem tutaj nic ścierać, broń Boże. No to są na pewno 2 fenole. To są, słuchajcie, te 2 fenole z kłosem, ze snopkiem. No daty nie mogę odczytać, to jest chyba 1924 albo 34, coś takiego. Nie skupi.
No w każdym razie dwa fenolki wpadły. Ja się cieszę. Komary gryzą. Idę dalej. No dobrze, moi kochani, nadszedł czas podsumowania. No tutaj, jak widzicie, śmieciuchy. Większość to aluminium albo miedziucha i jest też ołów. A teraz skupię się na tym, na tych naszych krągłościach. No. Jak widzicie, złoto Weimaru, 10 fenoli. Tutaj Republika też 2 fenole. To są jednak 3 fenole i 1897 chyba. Bodajże rocznik tej kopiejki. No te 3 to są polmosy. No ja powiem szczerze, że nie było źle, jak na taki dwugodzinny spacer po pracy. To nie było naprawdę, nie było tragedii. Ja was, kochani, serdecznie, Jezu, nie mogę się już wysłowić. Serdecznie pozdrawiam. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, lajkowania, dodawania komentarzy i tak dalej, i tak dalej. No i co? No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, trzymajcie się.